Zbliżające się święta kojarzą się dzieciom przede wszystkim z choinką, prezentami, Mikołajem czy ozdabianiem pierników. A co ma piernik do wiatraka? Zapytaliśmy o to najmłodszy. Wieje wiatr i wtedy śmigła się kręcą i tak powstaje prąd. I wiatraki się kręcą i w środku jej taka energia. Taki wiatrak jest to źródło odnawialne, produkuje energię, ale się nie zużywa, bo jakby produkować energię ze spalania na przykład ropy, to by ona by się w jakimś okresie skończyła. A tak no to na przykład wiatr się nie skończy. Ma skrzydła. Prąd jest potrzebny, żeby w piecu upiec pierniki. Prąd to jest taki gdzieś, żeby było światło. Bakterie robi. Żeby mogło się zapalać lampki, żeby nie było ciemno, żeby robić pierniki i tak dalej. Prąd się też robi z wiatraku. Ludzie palą w elektrowni i tak robią prąd. Ale oprócz prądu powstaje też dużo dymu, który robi smog. Taki siwy i go widać, jakby to była taka mgła. Dym jakby, który zatruwa powietrze. Takie czarne dymy niedobre. Złego komina. Niełatwo się oddycha. Bo węgiel wkładają do komina, a później się robi czarny dym. I nosi się takie maski. Smog to jest pył unoszący się, cząstki pyłu unoszące się w powietrzu, które szkodzą zdrowiu. Najlepiej oddychać czystym powietrzem. Życzymy wszystkim, aby podejmowanie codziennych decyzji było proste. Bo wybory, które podejmujemy, mają realny wpływ na jakość życia przyszłych pokoleń. Życzymy Państwu wesołych świąt! Pracownia finansowa. Inwestycje w realną wartość.